Pierwszy do Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy werset. Od tego sobie zaczniemy. Będziemy mówili teraz o bezpośredniej komunikacji. Czyli będziemy mówili o bardzo precyzyjnym głosie Boga. Czyli jak mówi Bóg. Bardzo precyzyjnie. Wierzę, że ci z was, którzy już sobie pewne rzeczy pokładacie, to zobaczycie, że w wielu przypadkach jesteście tak prowadzeni, tylko to być może odrzucacie. Przeczytajmy sobie pierwsze takie rzeczy najważniejsze. Pierwsze rzeczy najważniejsze. A więc po pierwsze, 1 Tymoteusza 4:1, a Duch wyraźnie mówi. Jak mówi Duch? Wyraźnie. Bóg mówi wyraźnie. A więc chciałbym, żebyś odrzucił wszystko, co jest niewyraźne. Co jest niewyraźne, to nie Bóg. Bo Bóg mówi wyraźnie. Teraz cóż to znaczy wyraźnie? Wyraźnie oznacza w sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. Po pierwsze. Łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. A zatem, jeśli coś jest ciężkie dla ciebie do usłyszenia lub do zaobserwowania, to nie Bóg. Od razu wycinaj te rzeczy sobie. Słowo wyraźnie oznacza też sposób nie pozostawiający wątpliwości. A więc jeżeli słyszysz coś i pozostawia to w twoim duchu wątpliwości, to nie Bóg. Rozumiesz? Ja nie mówię, że to nie musi być wszystko powiązane z wiarą, musi być, ale chcę ciebie teraz też zacząć wyczulać na to, jak funkcjonuje twój wewnętrzny człowiek. Przychodzi po prostu coś do ciebie. I chcę, żebyś uczył się rozpoznawać pierwszy impuls przyjścia. Mówi się, takie jest przysłowie, pierwsza myśl najlepsza. Jak myślicie, skąd się to wzięło? No, powiem wam skąd, Pisma Świętego. Duch Święty mówi wyraźnie. Wyraźnie. I teraz musisz, i znowu odnoszę się do tego, że ludzie są zdrowi i co robią? Przebywają z Bogiem, mają stałą, głęboką relację z Duchem Świętym. Bo to w ogóle nie są głoszenia do ludzi, którzy nie mają relacji z Duchem Świętym. Jak nie mają relacji z Duchem Świętym, to nic w ogóle to nie da, co ja mówię. Wręcz spowoduje to powstanie nowej religii w nich. Prawdą jest to natomiast, że osoby, które są zdrowe i chodzą realnie w Bożej obecności, to jeżeli do nich przychodzi jakaś informacja wewnętrzna, to przede wszystkim rozpoznają to, że jest to łatwe do zaobserwowania i usłyszenia, a po drugie, że nie budzi to w nich żadnej wątpliwości. Jeżeli jest to coś trudnego, muszę zacząć to rozgrzebywać, domyślać się, ciekawe, czy to jest od Pana, ciekawe, czy nie od Pana, a jeśli od Pana, to co on miał na myśli, a może miał coś innego niż powiedział, to jest bzdura. Bóg ma taką cechę, że to, co myśli, to mówi. Taka cecha. To dobra cecha. Co myśli, to mówi. To bardzo taki pogodzony ze sobą Bóg. Bez drugiego dna, nie manipulator, rozumiecie? Co myśli, to myśli. A więc, kiedy przychodzi coś do ciebie, to to jest łatwe, tak? Łatwe do przyjęcia. Nie trzeba tego rozkminić. Nie ma, że przychodzi taka myśl, proszę ciebie, spójrz daleko przed sobą, widzisz tą ciemność i teraz porozmyślaj nad tym. Słyszałem często, przychodzili do mnie, mówią, że Arturze, ciemne chmury nad tobą. Mówię, ale o co chodzi? Powinieneś wiedzieć. Mówię, nie manipuluj mną, bracie. Bo to nieładnie czarować. Nieładnie. Masz mi coś do powiedzenia? Chodzisz z Panem, to ja wychodzę z Panem i dlatego uważam, że próbujesz mnie zmanipulować.
Jakie czarne chmury nade mną? Co to jest? Prognoza pogody? O co ci chodzi? Rozumiem. Powinieneś zbadać swoje serce. Rozumiesz, że takie teksty na przykład dostaję. No, ty się już mniej, chociaż czasem jeszcze kogoś poniesie. Powinieneś zbadać, powinieneś się przyjrzeć. A skąd ty to wiesz? A jakie masz na to dowody? Wiesz, o co chodzi? Bóg mówi wyraźnie. Łatwo. W sposób łatwy do przyjęcia i zaobserwowania. Rozumiecie? I mówi w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy nauczam, to mówię w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Większość kaznodziei, którzy głoszą, głoszą w sposób pozostawiający wątpliwości. Rozumiecie? Jeżeli ktoś głosi, nie pozostawiając wątpliwości, w ogóle wiecie, że wobec mnie nie są zarzuty wobec tego, że ja zero-jedynkowo głoszę. Ludzie do mnie mówią, co ja mam ci powiedzieć, jak ty wszystko wiesz? Ja mówię, no tak. Ale wiem, no i co mam ci powiedzieć, że nie wiem, no co mam udawać, że nie wiem? Jak nie będę wiedział, to ja się naprawdę zapytam. Ja jestem pierwszy do tego, żeby się zapytać, bo ja bardzo lubię wiedzieć, no to się pytam. Ja się im dłużej chodzę z Bogiem, tym częściej zasiadam w ławkach dla pytających. Bo to zdrowo jest pytać. Ale jak ja coś wiem, to nie będę udawał, że nie wiem i nie będę do ludzi głosił w sposób pozostawiający wątpliwości. Nie będę mówił, bracia i siostry, chodzicie z Panem, zapytajcie Pana, bo ja tutaj nie przyszedłem głosić po to, żeby cię poinformować, że ty Pana powinieneś zapytać. To ja przyszedłem tutaj w imieniu Pańskim i ja mam głosić w imieniu Pańskim. Jak ktoś ma pytania, to proszę do mnie. Kiedyś dzwoni do mnie człowiek, tak, i po rozmowie ze mną, mówię, czego ode mnie chcesz? No od ciebie to nie chcę, a to za wiele. Ja mówię, to po co do mnie dzwonisz? No mówi, bo, no i tam zadaje mi oczywiście jakieś pytanie, ja mówię do niego, wiesz, no ta rzecz jest taka, taka i taka. On mówi, ale mi się wydaje, ja mówię, proszę cię. Zadzwoniłeś do mnie, tak? I pytasz mnie o coś. Ja ci odpowiadam na to pytanie i stawiam na końcu kropkę. A ty mówisz do mnie, że tobie się wydaje. No to po co do mnie dzwonisz i się mnie pytasz? A on mówi, bo ja mam też społeczność z Duchem Świętym. Więc zadzwoń do Ducha Świętego. Do Niego zadzwoń. Do Niego. Bo jak dzwonisz do mnie, to ja odpowiadam. W jaki sposób? Nie pozostawiający wątpliwości. Bo jeśli ja będę ludziom odpowiadał w sposób pozostawiający wątpliwości, rozumiecie, to ja sobie w kolano strzelę. Ja biorę zupełną odpowiedzialność za to, co ja głoszę. Zupełną. I Bóg ponosi zupełną odpowiedzialność za to, co On do ciebie mówi. Dlatego On, i kiedy do ciebie mówi, to nie pozostawia wątpliwości. On do ciebie nie mówi w rebusach, w wiolkach, w innych rzeczach, człowieku, nie każe ci łączyć kropek i patrzeć, czy z tego wyjdzie konik, kucyk, czy inna jakaś. Tak. Rozumiesz, co chodzi? On jest fajny. To fajny Bóg. On mówi do Abrahama, Abraham, podnieś głowę, policz gwiazdy, jak umiesz policzyć. Wiesz, o co chodzi. To taki Bóg jest, nie? Nie patrzy mnie. Wiesz, tam w niebo się patrz. Mówi, tak, rozmnożę twoje pokolenie. Zobacz, rozumiecie to? To proste słowa. Zauważacie, co to jest? To prosty Bóg. Prosto mówiący do prostego Abrahama. Parę tysięcy lat temu. Wiesz, o co chodzi. Jeszcze z poczuciem humoru w ogóle. Wiesz, o co chodzi. To, że tam są takie teksty, no, pod tytułem, jeśli zdołasz policzyć, to przecież to jest taka w ogóle. Rozumiem, o co chodzi. To jest lekkie po 3D. Nikt mi nie powie, że to w ogóle jest, wiesz. Przecież tam jest kupa takich tekstów w Piśmie Świętym. Tylko ludzie to się w ogóle boją w ogóle pomyśleć. Nie? Jak to jest możliwe, nie? Jezus, który idzie na drodze do Ema, proszę ciebie, oni mówią, o, to tyś jedyny pątnik, co nie wiesz, co się stało. A ja co się stało? Wiesz, to nie wiem, o co chodzi, chłopaki? No takiego strasznego nie stało. Jezusa zabili,
Głupi! Mówi, żeby nie uwierzyć pismo. Rozumiesz? Rugleda? To prosty Bóg, on prosto mówi, nie w rebusach. On w rebusach, tak? To mówi do tych, tak? Którym trzeba poopowiadać na poziomie terapeutycznym bajek trochę. Ale ty chodzisz w Duchu Świętym. Bóg nie mówi do ciebie w rebusach. Ja to do ludzi mówię w rebusach trochę. Jak ich terapeutyzuję. Bo tak trzeba. Bo ja rozumiem, czym jest przypowieść. Tak? Mówi się na poziomie ziemi w przypowieściach. Nie wiem, czy wy zauważyliście, jak Jezus chodził po ziemi, to mówił w przypowieściach. Ale w listach apostolskich już nie ma ani jednej przypowieści. Zauważyliście to? Żaden z autorów listów nie powiedział ani jednej przypowieści. To jest mocne. No, oni mieli wszystko objawione. Człowieku, oni walą objawieniem już. Jezus to mówi w przypowieściach, dlatego, że on ma dwa zadania. To już nieważne, co on tam robi, ale to nas nie dotyczy teraz, rozumiecie? Natomiast to się stosuje, kiedy się terapeutyzuje ludzi, się w przypowieściach mówi. W różnych sytuacjach. Ale to nie na tą chwilę tutaj jest głoszenie. Duch Święty mówi wyraźnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Księga Jeremiasza 7,13. Księga Jeremiasza 7,13. Mówi tak. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich wyczynków, mówi Pan, chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie. Jak mówi Duch Święty? Nieprzerwanie i nieustannie. Bardzo ważna zasada duchowa. Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. A zatem sformułowania, Panie, powiedz coś do mnie. I już po robocie. I już bajerzysz z własną głową. Już zacząłeś. Już wstęp taki zrobiłeś sobie. I teraz będziesz miał dobry czas sam ze sobą. I sobie posiedzisz w hotelu swoim kochanym, swoją kochaną Biblią w rękach i utniesz sobie pogawędkę z własną duszą. Bo właśnie rozpocząłeś od czego? Od kłamstwa. Właśnie podważyłeś jedno z fundamentalnych praw związanych z mówieniem Boga, że Bóg mówi nieustannie i nieprzerwanie. Nie ma, że on przestaje mówić. To bzdura. Jedynie ty możesz przestać słyszeć. Człowiek jest jak odbiornik. Bóg jest jak potężna antena nadająca 24 godziny na dobę. Odbiornik trzeba dostroić, żeby wyłapać falę. Jak ci ucieknie fala, to nie słyszysz, ale nie dlatego, że antena nie nadaje. Tylko dlatego, że ty nie odbierasz. Rozumiesz? Mój syn w poprzednim samochodzie nie miał anteny radiowej. On sobie słucha radia w samochodzie. Jak wjeżdżał w pewnego rodzaju tereny, to mu uciekała fala. Bo miał spieprzony odbiornik. Nie było antenki. Nie dlatego, że raptem RMF FM przestało nadawać. Bo ono nadawało ustawicznie, nieustannie, bez przerwy. Ale Wiktor nie mógł odbierać RMF FM. Dlaczego? Bo nie miał antenki. Dlatego twierdzenie, Panie, powiedz coś do mnie. Powiedz coś, Panie, do mnie. To przecież zaraz sam ty powiesz. Albo demon ci coś powie. Demon tylko czeka. Chyba są specjalne takie grupy, czy tylko demony. Demony oratorskie. Siedzą, czekają, z chrześcijanin przychodzi, powiedz coś do mnie. Lucyfer mówi, ty, orator, chcę z nim porozmawiać, bo chcę posłuchać czegoś. Ich mu tam naglęcz czegoś. Rozumiesz? No tak, bo ja wam to chcę, żebyście zrozumieli. Zasada Boża. Mówiłem do was. Nieprzerwanie i nieustannie. W ogóle przestańcie Boga oglądać na zasadzie takiej, że to jest, wiesz, starzec na tronie, który siedzi w ogóle, wiesz, jak papież ten Franciszek. To nie taki Bóg jest.
Nie, Bóg to nie jest załamany, pomarszczony jakiś człowieku, rozumiesz, o co chodzi. To nie tak, takiego Boga nie ma. Jest napisane, w Nim wszyscy żyjemy, w Nim się poruszamy. Bóg to jest wszechbyt. Boga nie ma gdzieś w ogóle, Boga nie ma gdzieś. W ogóle jedynie, jeśli można powiedzieć, gdzie Bóg jest, to on jest w swoim duchu, wiesz, o co chodzi. Bo nawet pojęcie niebo to jest umowny temat, to jest umowna rzecz, to niebo. To trzeba tak w ogóle jakoś to określić. Niebo, piekło, ziemia, coś tam, wiesz, o co chodzi, nie? To wszechbyt. To w Bogu jest niebo, w Bogu jest piekło, w Bogu jest ziemia, kosmos, gwiazdy, wszystko w Nim jest. To już filozofowie na to wpadli. Paweł mówi, staje do tych Greków, mówi, w Nim wszyscy żyjemy i poruszamy się. Tak? To Boga nie ma gdzieś, bo jak Bóg by był gdzieś, to by było coś większego od Boga, tak? No to proste. By było jakieś miejsce, gdzie jest Bóg, takie wielkie miejsce, gdzie wielki Bóg pozadził swój wielki tyłek i siedzi i mówi teraz, jak ma ochotę coś powiedzieć, tak nie ma ochoty, to Zeus taki jest, tak? Od którego większy jest tylko ten, jak na tej górze tam siedzi ten Zeus, jak się to nazywa? Olimp. Olimp jest większy niż Zeus. To takie coś, to głowę, to do głowy nie przyszło proszę ciebie, że Zeusa sobie tam uroili. Rozumiesz, o co chodzi? I on na Olimpii jest. On jest na czymś. Jest coś większego niż wielki Zeus. To jest waniactwo jakieś, rozumiesz? No. To jest waniactwo jakieś. Teraz, a więc Bóg to nie jest ktoś, kto tam siedzi gdzieś i coś tam ci powie. Tak? Tylko to jest potężna antena nadawcza. I trzeba odbierać. Ustawicznie. Bez przerwy. Nadaje. Sam czas. To jest bardzo uwalniające, jeżeli się zrozumie, że nie ma problemu z tym, że on mówi. Bo diabeł wkręca nam, że Bóg się do nas nie odzywa. A to jest nieprawda, że się nie odzywa. No jak? Mówiłem do was ustawicznie, nieustannie. Jeszcze wyraźnie do tego. To nie jest, rozumiesz, to nie morsem. Normalnie po polsku. Do Polaka to po polsku, mówi Duch Święty. I to w takim w ogóle stanie, w jakim Polak jest. Jak bezdomny Polak, to bezdomnego mówi jak bezdomny. Rozumiesz, takim głosem, tonem takim. I rzecz teraz, pierwszy list Piotra, 4,11. Pierwszy list Piotra, 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jak mówi Bóg? Jak Słowo Boże. Czyli to, co mówi Bóg, zawsze będzie zgodne ze Słowem Bożym. Co to jest Słowo Boże? Uczyliśmy. Jezus. To jest Słowo Boże. Czyli Jezus. Kim był? Co robił? Jakie miał poglądy? Rozumiesz, o co chodzi? Krótko powiedziawszy, Bóg nie powie do ciebie niczego innego niż pogląd Jezusa, który został objawiony na przykład na kartach Pisma Świętego. On nie powie czegoś innego. Bo Bóg to jest Jezus. Jak tam Jezus na przykład coś powiedział, i zostało to zapisane w Piśmie Świętym, to dalej tak samo mówi. Rozumiesz? Jak on powiedział, to przyszedł do niego jeden gość i mówi do niego, panie, powiedz mojemu tam bratu, żeby się ze mną podzielił majątkiem, bo się nie podzielił. Jezus mówi, jak to mnie ustanowił sędzią nad wami? I poszedł. I teraz przychodzi chrześcijanin i mówi, panie, ty powiedz, panie, powiedz mojemu wujkowi, żeby mnie dał tam co mi się należy. A Bóg mówi, ale ja się nie zajmuję takimi sprawami. Poszedł. Ja jestem, nie wiem, radca prawny na przykład. Mam tutaj Artura, więc radca prawny, muszę się tego spuścić. Wychodzi na prawdę, na sprawę. Ale nie. I Krzysztof mówi, ale ja to? A no tak to, bo ja taki jestem. Ja się nie zajmuję pewnymi sprawami. W ogóle. Bo Bóg to Jezus. Dlatego studiujemy Jezusa, bo Jezus to Słowo Boże. I Bóg mówi tak, jak Słowo Boże. Bo Bóg to Jezus. Jak Jezus
Tak? Umarł na krzyżu, żeby grzechy były przebaczone, tak? To Bóg nigdy nie wspomni grzechu. Dlatego jak ktoś mówi, Bóg mi przypomniał różne grzechy moje, mówię, weź. Długo to szkodzi was. Bóg nie przypomina grzechu. Chrześcijanie przychodzą i mówią, czekam, aż Pan mnie przekona o grzechu. Nie, Pan nie przekonuje nikogo o grzechu. A jest napisane. My, co jest napisane? No co jest? Jak czytasz? Umiesz czytać? Świat. Świat, a ty nie jesteś świat. W życiu cię Bóg nie przekonał żadnym grzechu. Ale o nieuporządkowanej sprawie kierownika grzechu, o nieuporządkowanej sprawie kierownika grzechu, że nie przebaczyłeś komuś tam, może przypomnieć. Nie przypomnieć. Tak? No nie wiem. Nie, bo jesteś odrodzony z Bożego Ducha, ty wiesz, że nie przebaczyłeś. No właśnie się ostatnio dostałem sen w tej sprawie, który był tak precyzyjny, że nie mógł być w ogóle... To z twojego ducha, nie, to z twojego ducha. Tak? To twój duch. Twój duch jest wieczny, podłączony pod wieczność. Okej, ale to było tak precyzyjnie strzał, że to jest... Bo jesteś odrodzony z Bożego Ducha i będziesz te rzeczy przypominał, ale to nie jest w ogóle Bóg. W jednym telefonie załatwiłem coś, co się działo we mnie, Amen. A nawet nie wiedziałem. Amen, a to nie Bóg. To prawdziwy Ty jesteś. Bo jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Odrodzony człowiek z Bożego Ducha, mający relację z Bogiem, tak, nie ma szans na to, żeby się utrzymały w nim grzechy. Będzie Ci się śnić, będziesz to widział, rozumiesz, o co chodzi człowieku. To jest Duch Człowieka. To jest Duch Człowieka. Ludzie mówią, Duch Święty, ludzie tak myślą, Duch Święty mi powiedział. Nie. To twój duch. Dlatego jest napisane, że co się narodziło z Boga, nie grzeszy. Tam nie ma w nim grzechu. W twoim duchu nie ma grzechu. To jest tak święte miejsce, rozumiesz o co chodzi, że cokolwiek go okala, a okala go dusza twoja, jeżeli dusza twoja ma jakiś mankament, rozumiesz, to jeżeli ty przebywasz realnie z Bogiem, to twój duch, on uwalnia tak potężne dawki energetyczne, rozumiesz, że ci się wszystko przypomni. Rozumiesz? Najdrobniejszy element zrobiony przeciwko drugiemu człowiekowi ci się przypomni. Mi się takie rzeczy poprzypominały w życiu, że się w pale nie mieści. A Kasia się kiedyś przypomniała, że lakier nawet w pracy ukradła. Rozumiesz? Dzwoniła do kobiety, co biała wartem, była właścicielką salonu fryzjer, mówi, przepraszam pani Jadziu, że pani lakier. A gadka, tyle czasu cię nie słyszałem, kochana, co to? Ja płaczę przez telefon, że lakier ukradła tam kiedyś. Jak była, miała 15 lat, czy tak? Wszystko to duch twój. Lampa. Dlatego jest nawiązana. Krótko powiedziawszy, tak można powiedzieć, najgłębsza istota twoja. Światło twoje. Twój duch. Bo jesteś duchem. Duch to jest jak czyściuteńkie ciało. Ono nie zniesie brudnej bielizny, która jest na nim. Będzie się wiercić, rozumiesz? Tak jakbyś wyszedł spod prysznica, umył się, wypinczył wszystkim radziwie i założył stare gacie na siebie spocone, już cię swędzi, już chodzi. Wiesz, że chodzi, nie? A dusza, bo tutaj dusza swędzi, wiesz, o co chodzi? Dlatego takie rzeczy są. A ludzie muszą właśnie, Pan mi powiedział, Pan nie wspomina grzechów. On powiedział i grzechów twoich nie wspomnę. A ludzie myślą, Pan mi coś przypomina. Nie wspomnę ci, mówi Pan. Nigdy. Taki Bóg. Rozumiem, o co chodzi. Nawet mój go poprosił, to cię nie przypomina. Mój pamięta. Nie. On nie pamięta. On nie pamięta twoich grzechów. To twój duch czuje się niewygodnie. A nie dlatego, że to ci Bóg coś przypomniał, to nam na wkręcanie wiesz. Boga zamieszali w to wszystko. Ale tam mieszka Bóg. Tak, tam mieszka Bóg w twoim duchu. Ale twój duch to nie Bóg. To mieszka tam Bóg. Mieszka. To jego mieszkanie. Tylko to jest żywy organizm. Żywe jakby mieszkanie. Ten żywy organizm nie może znieść grzechu, bo posiew Boży jest w nim. A Bóg to ci nie gadał grzech, człowieku. Przez to bardzo potem masz. Na grzeszysz, my z nim rozmawiać normalnie. Ludzie żyją w cudzołóstwach, w innych chodzą, modlą się innymi językami. Człowieku odbierają objawienia różne. Jak to? Taki grzech robi, a Bóg do niego mówi? Papa, a jest otwarty, to słyszy różne rzeczy. A ty jesteś głupi, nie słyszysz. Jesteś głupi i porządny. On jest nieporządny i otwarty. Człowieku, i koniec. Takie numery są. Całkiem niemoralna sprawa. I teraz tak. Pierwsze,
są takie trzy elementy podstawowe. Mamy tutaj, że Duch Święty mówi wyraźnie, Duch Święty mówi nieprzerwanie i nieustannie, Duch Święty mówi tak, jak mówi Słowo Boże, czyli Jezus. I teraz, jak wygląda główny, najczęściej spotykany głos Boga do Ciebie? Ewangelia Jana 16:8. Z tym się stykasz najczęściej. Ewangelia Jana 16:8. A gdy On przyjdzie, przekona. Bardzo ważne słowo. Duch Święty w 90% mówi do człowieka zbawionego przez wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie. W ogóle to jest coś, na czym ludzie Boży muszą, że tak powiem, wyćwiczyć się na maksa. Ja nie robię nic, jeśli nie jestem do tego przekonany. Nikt i nic mnie nie namówi do zrobienia czegoś, do czego nie jestem przekonany. Nie namówi mnie do tego... Bóg by tu ustał przy mnie i mnie do tego nie namówi. Kiedyś Hegel miał objawienie Jezusa. Przyszedł Jezus. Zobaczył Jezusa. Miał 8 wizji Hegel w życiu. Ja to się zawsze śmieję, jak chrześcijanie mówią, że mają wizję za wizją. Hegel miał 8. I przyszedł do niego Jezus w szpitalu. Wtedy. I on go zobaczył. I on zaczął do niego mówić. A Hegel mówi tak. Jeżeli jesteś Jezusem, on był mocny Hegelów, nie? To dasz mi potwierdzenie z Twojego słowa na każdą rzecz, co do mnie mówisz. Aż we mnie nastąpi wewnętrzne przekonanie. Inaczej nie przyjmę niczego. Taki był Kenneth. A Jezus do niego powiedział, dokładnie dam Ci na wszystko moje słowo i otrzymasz wewnętrzne przekonanie. O, to jest chodzenie z Bogiem, a nie od razu tam przyszedł. Rozumiecie? To też było ciekawe, bo on zadał pytanie. Hegel mówi, bo on złamał sobie nogę wtedy. Czy rękę, ja przypominam. On mówi, powiedz mi, czemu mi się to przydarzyło? A Jezus do niego mówi tak. Powiedziałem Ci, że jesteś prorokiem i nauczycielem, tak? A on powiedział tak. Czemu się ludziom przedstawiasz jako nauczyciel i prorok? Diabeł znalazł dostęp do tego. O, to jest chodzenie na wysokim poziomie w ogóle. Pamiętajcie, im wyżej wchodzisz, tym bardziej widać Ci tyle. Im wyżej idziemy w służbę, to zupełnie na marginesie on teraz mówi, tak? Tym drobniejsza dziura w naszym życiu, tak? Może spowodować uderzenie przeciwnika. Hegel przede wszystkim miał prezentować służbę proroka. A przede wszystkim zaczął prezentować służbę nauczyciela. I to był jego błąd. To był grzech. Ale wracając do tematu, on od samego Jezusa w swojej wizji zażądał, aby ten, to co do niego mówi, tak? Potwierdza swoim słowem, tak? Aby on miał wewnętrzne przekonanie. Bo wewnętrzne przekonanie jest głównym głosem Boga do człowieka. I jak się w tym nie wyćwiczymy, to leżymy we wszystkim innym. Co to jest w ogóle przekonanie? Przekonanie to czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Lub też nieprawdziwości jakiejś opinii. Czym jest przekonanie? To przeświadczenie o prawdziwości lub nieprawdziwości jakiejś opinii. Mówię coś do Ciebie teraz. Zobacz, to jest bardzo prosta rzecz. Mówię do Ciebie tak. Kasiu, mam pięty z przodu. Przekonana o prawdziwości tej opinii? Nie jest.
nie powstało w niej wewnętrzne przekonanie w wyniku informacji o demie. Dlaczego? Nie wiemy. Przecież nie widzi. Że ja mam różnie tam w środku. Wewnętrzne przekonanie bardzo się różni od braku przekonania. Proszę was, zacznijcie ćwiczyć się w wewnętrznym przekonaniu. Róbcie sobie nawet treningi na sucho. Słuchajcie ludzi różnych, którzy są ze świata, nieważne skąd. I patrzcie, co się w was rodzi. Czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe? To są szybkie impulsy. Szybkie. Nauczcie się tego czytać. Tam się nie analizuje tego. To jest szybkie. Nasz duch, o którym tutaj dzisiaj chwileczkę sobie porozmawialiśmy, jest jak potężny komputer, który bardzo szybko, tak, jest o czymś przekonany lub jest tam brak przekonania. Jeżeli jest brak przekonania, proszę cię, nie szukaj przekonania! Bo zbłądzisz! Jeżeli zaś jest przekonanie, choćby było takim dotknięciem tylko delikatnym, tak? Natychmiast zgrąb wszystko, co jest przeciwko temu. Bo oto przyszło wewnętrzne przekonanie, czyli prowadzenie Boże. Oczywiście, że to się dzieje na poziomie intuicji. To, o czym teraz mówimy. Organ ducha, zwany intuicją, właśnie za to odpowiada. To w organie intuicyjnym, w tej części ducha, zachodzi reakcja określająca, czy coś jest prawdziwe, czy coś nie jest prawdziwe. I tutaj nie mówimy o temacie dobra czy zła. Rozumiecie? Tylko czy coś jest z Boga, czy coś z Boga nie jest. Kilka, może inaczej kilka. Chcę, żebyście teraz kilka myśli swoich wypuścili w takie miejsca, gdzie słyszeliście różne rzeczy w życiu. Niech będzie na początku, powiedzmy, na kazaniach. Słuchasz kazania, ktoś głosi, tak? I ty w środku nie masz przekonania, że on ma rację. Pamiętacie takie rzeczy? Jednakże w zasadzie jesteś jeszcze młodym chrześcijaninem i niespecjalnie potrafisz to uargumentować. Ale w środku wiesz, że to nieprawda. Chociaż to brzmi bardzo ładnie. Towarzyszy temu pewnego rodzaju oprawa. Ale gdzieś w środku, w twojej intuicji, następuje absolutna niezgoda na to. Zgadza się? To głos Pana! Jakże bardzo lekceważony. Wydawało mi się. Nie powinienem tak myśleć. A kto ci w ogóle powiedział, to myśl? To nie myśl nawet była. Myśl jest cięższa. Ja chcę, żebyście zrozumieli. Przekonanie, tak? Boże przekonanie jest lekkie. Ono wpada jak pewnego rodzaju mogiełka. Jest często bardzo szybkie. To nie jest myśl. Myśl to jest coś, co czuć. Myśl to jest coś, co istnieje, zaczyna istnieć w pewnym sensie jako jakaś tam forma energii. Ona jest. Pojawia się. Jest cięższa. Ja to tak potrafię określić. Przekonanie to czyjeś przeświadczenie o prawdziwości lub nieprawdziwości jakiejś opinii. Co to jest przeświadczenie? To jest pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Czyli nie ma tej pewności lub jest ta pewność. Niekoniecznie uargumentowana do końca w danej chwili. Często później powstaje argumentacja. Ale w danej chwili, tak? Po prostu jest pewność lub niepewność. Jedziesz samochodem. Rozumiesz? I powstaje w tobie pewność, aby jednak skręcić w prawo. Nie skręciłeś. Było to tak delikatne, tak słabe. Pomyślałeś sobie, to co bzdura, no przecież, no, ale to był głos Pana, właśnie olałeś Boga!
Rozumiecie, z czym jest kłopot w słyszeniu Boga? Bo to za słabe jest. Ludzie szukają innej siły. Ludzie szukają głosu, który im powie, nie skręcaj, jedź, bo tam będzie korek, albo coś. Eliasz popadł w to zwiedzenie kiedyś. Rozumiecie? Popadł w to zwiedzenie. Jest napisane, i przechodziła burza, ale nie było tam Pana. I przechodziła wichura, ale nie było tam Pana. I przechodziły wichry, ale nie było tam Pana. Tak? I pojawił się cichy powiew. Wtedy Eliasz zakrył swoje oczy i powiedział, Panie, oto jestem. Ten cichy powiew się tłumaczy, tak? To był delikatny, lekko muskający wiatr. Ludzie Boży nie słuchają, nie słyszą Boga, dlatego, że to za słabe jest. Prawo tak nam zryło głowy, że my byśmy chcieli, żeby ktoś nam przypalił z pięści w twarz. I mówią, tam masz iść, tam! Tego się oczekuje, ale to diabeł tak robi, a nie Bóg. Bóg to jest dobry ojciec. On mówi do ciebie delikatnym, cichym, nawet nie głosem. Bo to nawet nie nazywamy głosem. Będziemy za chwileczkę mówić o dalszych informacjach od Boga. To nie jest głos. To się pojawia jako delikatny impuls. Na to się musisz wyczulić, rozumiesz? Tu się słucha Boga. Wewnętrzne przekonanie. Pewność to wiara w prawdziwość. Czy też nieprawdziwość jakiejś rzeczy. A więc głos Ducha Świętego to wzbudzanie wiary w prawidłowość lub nieprawidłowość każdego zagadnienia. I na to trzeba być bardzo wyczulony. To głos Boga, 90 parę procent, które będzie ci towarzyszyło do końca życia. I ty najczęściej to lekceważysz, to właśnie. Oczekując, że On poprowadzi inaczej. Ale On nie prowadzi inaczej. Zaraz powiemy jeszcze o innych formułach mówienia Boga do człowieka, ale 90 parę procent. No ludzie, przecież proszę was, przelećcie sobie przez życie. Zobacz, przecież to jest jak tornado, to ze wszystkich stron do nas mówi. Nie idź, nie chodź, zrób, zostaw, chodź. Weź, połóż, usiądź, jedź. Panie, mam jechać do Warszawy, jedź. Ale Panie, powiedz głośniej! Tak, że mnie łeb urwało! A on mówi ciszej. Rozumiesz, o co chodzi? No w ogóle to jest, Bóg nie jest podatny na manipulacje nasze. Bóg. A na naszą niewiarę na pewno. Już czym jak czym, ale Boga niewiarą do siebie nie przyciąga. Jak on do ciebie mówi cichym, delikatnym przekonaniem, rozumiesz, o co chodzi? A ty się drzesz, że chcesz inaczej, to uwalniasz niedowiarstwo w jego słowo i on będzie mówił jeszcze ciszej. Rozumiesz? A wiesz dlaczego? Żebyś się przestał drzeć. Żebyś się uspokoił. Żebyś się bezradny stał. Żebyś przestał walczyć. Bo się z nim tak rozmawia. Rozumiecie, jak na religię namieszała Weba? Druga rzecz. Już teraz nie będę tego czytał w wersetach, tylko będę mówił wam, w jakich momentach jest napisane. Ewangelia Łukasza 24:44-45. Ewangelia Łukasza 24:44-45. Duch Święty mówi przez objawienie ze spisanego słowa. Duch Święty mówi przez objawienie ze spisanego słowa, ale to jest drugi poziom dopiero. Czytasz Pismo Święte i do ciebie coś dochodzi. A wielokrotnie czytałeś Pismo Święte, coś do ciebie doszło i raptem się zorientowałeś, że od dawna to wiedziałeś. A wiesz skąd? Bo wewnętrzne przekonanie bombardowało do ciebie o tym od dawna. Tylko byłeś twardy i sztywny.
Nie do tronu. A teraz przeczytałeś? Och, Pan przemówił. Pan mówił ustawicznie i nieustannie, przez wewnętrzne przekonanie. Byłeś w masie różnych sytuacji, w których odchodziłeś od Jego prowadzenia. A teraz raptem przeczytałeś. Tak, tylko to już jest, tak, o wiele rzadsze. Częstokroć w ogóle nie następuje. Trzecia rzecz. Księga Hioba 4:12-13. Księga Hioba 4:12-13. Duch Święty mówi słyszalnym szeptem w naszych myślach. 4:12-13. Księga Hioba 4:12-13. Duch Święty mówi słyszalnym szeptem w naszych myślach. Kolejny element mówienia Boga. O wiele rzadszy niż wewnętrzne przekonanie, ale to na tym punkcie zaczepia się większość chrześcijan. Uważa, że Bóg mówi w ich myślach. I oni myślą. Rozumiecie? I mówią, Pan mi dał taką myśl. A ci, co nie znają Jezusa, to skąd mają takie myśli? A wszyscy filozofowie, to skąd mieli te myśli? Tak? A ci ateiści, skąd oni posiadają niesamowite myśli? A ci naukowcy, skąd oni posiadają te myśli? Wiecie skąd? Z siebie. Bo człowiek, jak dobrze wiecie, jest na podobieństwo Boga. Człowiek to jest twórcza istota. Twórcza. Rozumiecie? Bóg stworzył człowieka, a człowiek stworzył resztę. Ludzie mówią tak, jakie piękne rzeczy Pan stworzył. Bóg stworzył rośliny, zwierzęta, takie rzeczy, że On stworzył, tak? Pan nie stworzył żadnego budynku, żadnej maszyny, Pan niczego nie wynalazł, nie stworzył żadnego lekarstwa, nic. Przed Jezusem ustali, mówią, jaka piękna świątynia, no i zburzcie to. W ogóle takie o takie podejście. To nie Bóg buduje świątynię, to ludzie budują świątynię. To ludzie produkują ubrania, to ludzie wymyślili bluzę, tą kewlarową, chciałem powiedzieć. Rozumiesz? To ludzie. Ktoś mówi, to Pan dał pomysły. To... Na bombę atomową też Pan dał pomysły? Na krematorium też? A twórcze? Wszystko sprawia. Tak? Jak się robi kokainę, też Pan wymyślił? Skąd przyszło komu do głowy, który ciebie, żeby z wywołacza rozdjęć, robić amfetaminę w Polsce? No, Panu? Nie, ludziom. Ludziom. Tak, podstawą amfetaminy jest wywoływacz rozdjęć dostępny w Polsce. Amfetaminę można zrobić z legalnych produktów, które można kupić przez Allegro. Wszystko jest legalne z amfetaminy. Wszystko. Wszystko. Bardzo ważną rzeczą, właśnie, trzeba mieć łeb. Człowiek to jest fachura od wynalazków. Tak? A więc to nie jest prawdą, że Bóg używa ludzkiego umysłu, żeby do nas mówić. Sorki. Mówi też przez cichy szept w naszych umysłach. Czasem. Częstokroć wewnętrzne przekonanie jest w pewnym sensie zaostrzone głosem w naszych myślach. Bo często człowiek jest na różnych odcinkach życia i Bóg mówi na różnych poziomach do tego człowieka. Często na 2, 3, 4, 5, nie? Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, on tego pierwszego poziomu nie wyłapie. Rozumiecie? A Bóg bardzo go kocha i prowadzi go dalej. Dlatego zaastrza. Ale to są rzadkie rzeczy. Albo żeby podkreślić wagę pewnej sytuacji. Za chwileczkę Wam mówię po. Księga Izajasza 6:8 pokazuje nam, że Duch Święty mówi słyszalnym, mocnym głosem w naszych myślach. To już nie jest cichy głos. To jest mocne szarpnięcie. Niektórzy z Was mogli tego doświadczyć. Po prostu. Jest napisane i powiem do nich, aż się w uchu zabrzęczy.
I mogłeś takie rzeczy mieć, że raptem w ogóle. Tak było. Agata na przykład miała taki przypadek. Miała taki przypadek. Jeden. I to było bardzo ważne w jej życiu, bo to była kwestia przełomu. Agata nie jest osobą, której osobowość to jest osobowość silna. Agata nie ma naturalnie silnej osobowości. Agata ma naturalnie słabą osobowość. Naturalnie. To w ogóle, co ona robi, to jest wynik działania Ducha Świętego. Ona taka, Agata nie, to nie jest taki rodzaj osoby. Rozumiecie? Ona na depresję miała. To nie jest taka... Są różne charaktery, różne sposobienia. Ona nigdy nie była hop do przodu. Zawsze był człowiek, który trzymał się z tyłu, nie? To, jak ona służy, to służy dlatego, że ona odebrała od Boga namaszczenie i poszła za Jego głosem. I ona przez długi czas, Agata, wstrzymywała się, żeby publicznie głosić. Rozumiecie? I któregoś razu spała po prostu. I on do niej powiedział bardzo głośno w jej myśli. Myślała, że to ja. Natychmiast się obudziła, jakby wypiła te trzy kawy. Powiedział tylko jej imię, powiedział Agata. Ona wstała, odwróciła się na mnie i natychmiast zaczęło przychodzić wewnętrzne przekonanie. Ten głos był jak budzik. I Bóg jej powiedział, co ma robić. Mówi, wiesz, że tego pragniesz, idź i głoś. Rozumiesz? Dlatego taki głos też tak bywa, że jest. Wiesz, żyjesz w Polsce, ale na przykład, gdziekolwiek pojawisz się, w miejscach, gdzie wisi jakaś mapa, tak, to patrzysz na Afrykę. Kurczę, jakoś łatwo to była Afryka. Lubisz afrykańskie rzeczy. Już się nawróciłeś, już spokutowałeś bałwochwalstwa, ale dalej lubisz. W ogóle coś wam powiem. Jak już się nawróciłeś i spokutowałeś z czegoś, ale dalej coś lubisz, tak? Zacznij być uważny. Rozumiesz? Dalej lubisz afrykańskie rzeczy. Podobają ci się. Jak myślisz o wakacjach, to najbardziej jesteś do Afryki. Coś się zaczyna w tobie kroić. Ty oczywiście nie wiesz, o co chodzi i tak dalej, tak? I któregoś dnia zaczynasz sobie myśleć, a może ja powinienem na misję pojechać do Afryki. No ale mam tu pracę, zawód, dom, no przecież to... Ale chodzi to za tobą. Zaczynasz chcieć pojechać do Afryki. Ale spychasz to cały czas, mimo że powstaje wewnętrzne przekonanie, żeby jechać do Afryki. I któregoś dnia leżysz, tak? I słyszysz. No jedź do tej Afryki. Jest koniec pozamiatany. Jest kropka nad i w twoim życiu. Co zrobi? Co zrobi? Pomógł ci zrobić krok do przodu. Zgodnie z twoim pragnieniem. Bo to Bóg przełomów. Po to jest silniejszy głos Pana. Rozumiesz? W innym wypadku byś nie pojechał. Zawsze byś marzył, patrząc na mapę. Nigdy byś nie przyprowadził setek ludzi do Jezusa. Tam w dżungli. Dzieje apostolskie 9:37. Duch Święty mówi czasami słyszalnym głosem z zewnątrz. Słyszalnym, fizycznym głosem. Osobiście nie miałem przyjemności, ale on tak mówi. I tego też możecie doświadczyć. Natomiast to są wszystko o wiele rzadsze rzeczy. Ale możesz tak mieć. Dalej. Księga Hioba 33:14-16. Księga Hioba 33:14-16. Duch Święty mówi przez sny. To nie oznacza, że wszystkie sny są od Boga. Sny są z twojej głowy. Ale kiedy człowiek śpi, jest łatwiej do niego dotrzeć. Zarówno demonom, jak i Bogu. Rozumiesz? Stąd często koszmary, stąd możesz mieć różny atak demoniczny w nocy, stąd uczyłem was, że przed snem bierzemy autorytet nad umysłem. Okrywamy się krwią Jezusa.
Ale Duch Święty ma też o wiele łatwiejszy dostęp. I przychodzą sny. Jak zwykle, jak każdy głos Boga, sen analizujemy przez sześciokąt tonu głosu Boga. Tak? Czy to prawda, czy to odwaga, czy to odpuszczenie grzechów. Rozumiesz? Ludzie mający szeroko pojętą perspektywę proroczą w swoim życiu, a w jakimś szerszym stopniu rozwiniętą niż inni, mają częściej takie rzeczy. Zresztą oni w ogóle częściej są bardziej wyczuleni. Nie? Ale mają też więcej snów. Sen jesteś w stanie wielokrotnie sam, bo w snach pojawiają się różnego rodzaju, jakby ci to powiedzieć, sny nie są czyste. Ciężko mieć czysty sen. Bo się ma duszę powmatwane, nie? Proroczy ludzie mają częściej czyste sny, czyli takie sny jasne, klarowne. W wielu przypadkach pojawiają się symbole w snach. Dlatego trzeba znać prawdę, wiedzieć jakie są związki symboli z prawdą. Rozumiesz? Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest nasz umysł, to przez ten umysł przechodzi. To nie idzie w sposób bezpośredni. Nie ma to naszego ducha, jakby inaczej. Z naszego ducha, żeby coś wyszło i zaistniało, to musi przez ten umysł przejść. Jak on śpi, to jest łatwiej, ale znowu powstają obrazy różnego rodzaju. Tak? I trzeba to też potem sobie z Bogiem układać. I często jest na przykład tak, że Agata wstaje, ona mi mówi, miałam taki sen. I często ona wie, a często ja wiem. W kościele też tak często jest, nie? Że ktoś nie wie, a ja wiem. Na przykład, nie? Albo częściowo. Ale tak też mówi Bóg przez sny. Dalej, Dzieje Apostolskie 11:5. Duch Święty mówi przez widzenia wewnętrzne, tak zwane wizje wewnętrzne. Wizja wewnętrzna to jest, najprościej powiedziawszy, ona różni się od wyobrażenia czegoś sobie, nad którym masz pełną kontrolę, pewnego rodzaju niekontrolowanym obrazem lub niekontrolowaną ilością obrazów. Bo wyobraźnię możesz kontrolować, możesz ją tworzyć. A wizja, ona jest jakby niezależna od twojej wyobraźni. Ona powstaje na poziomie wyobraźni, ale ona jest samodzielna trochę. To jest jak sen na jawie. Czy to jest trochę tak, że ona się samo rozbudowuje i na początku nie wiesz, o co chodzi, a później przychodzi do ciebie zrozumienie? Bywa też tak. Też tak bywa. Że ona pojawia się pewnymi etapami. Że to nie jest tak, że ty składałeś coś z i ty rozumiesz wszystko, nie, tylko najpierw jest to, a dopiero to się rozkłada. Często tak jest, że wizja się rozkłada trochę jak książka. Też tak jest, też tak bywa. Jest to trochę sen na jawie. O, to najbardziej można powiedzieć sen na jawie. Tak, nie? Księga Ezechiela 1:1. Duch Święty mówi przez wizję zewnętrzną. Bardzo rzadka rzecz, ale czasami się zdarzająca. Zewnętrzna wizja to raptem człowiekowi jest wycięta rzeczywistość. Czyli wytnie rzeczywistość w ogóle. To jest, będziesz siedział teraz i możesz mieć taki w ogóle łup i zaczynasz widzieć coś innego. Ja mogę ci nawet nie zniknąć z oczu tutaj, możesz teoretycznie mnie widzieć, nie? Ale będzie ci się wyświetlała w ogóle, będziesz widział w ogóle akcję jakąś. Możesz anioły widzieć, możesz raptem anioła zobaczyć. Rozumiesz? Możesz po prostu to widzieć. Wstajesz, możesz być przerażony tym zjawiskiem, wiesz, nie? Że to w ogóle, co ja widzę, co się ze mną dzieje, nie? Możesz przetrzeć oczy w ogóle i się zastanowić. To trochę jak schizofrenia, schizofreniczny obraz jest, nie? Czasem się zdarza. Księga Jeremiasza 50 rozdział, pierwszy werset, plus list do Rzymian,
50, werset 1 plus list do Rzymian 12:5-8. Duch Święty mówi przez proroków i innych świętych. Czyli przez ludzi związanych z perspektywą proroczą i przez innych świętych. On mówi. Mówi przez kazania. Mówi przez poselstwa. Mówi przez prorokowanie. Mówi przez uwalnianie objawień. On mówi przez innych ludzi. Przede wszystkim przez ludzi związanych z perspektywą proroczą. Ale nie tylko. On mówi. To nie jest też tak, że przez proroków i innych świętych mówi wtedy, kiedy nic innego nie działa niż u nas? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Może to być złożona rzecz. Może być to złożona rzecz. Ale prawdą jest to, co mówisz, Kasia, bo pod takim względem, że bywa, że ludzie oni są w różnych sytuacjach psychicznych też. W różnych stanach też oni są. Często potem się cieszą, o, prorok mi powiedział. I mówię, wiesz co? To hańba, że Bóg musiał proroka posłać. Wstydź. To wstyd. Idź przeproś w ogóle Boga. Że trzeba proroka do Ciebie posyłać. Ale tak jest. Natomiast to nie są, to nie są założenia Boże. Dlatego ja to też się śmieję z tego, śmieję się przez łzy w cudzysłowie z ruchu proroczego, gdzie prorocy poruszają się i mówią, tak, oni, bo powiecie, to jest cykl na kółkach. Ludzie w ogóle nie rozbudowują relacji z Bogiem, tak, ja biegną, że prorok im coś powie. To jest dramat. Dramat. To prorok to nie po to jest prorok. To nie po to. Tak naprawdę, rozumiesz, to wszystko jest po to, żeby właśnie wzmocnić pewne rzeczy. Żeby w tych sytuacjach właśnie częstokroć bardzo drastycznych, poważnych decyzji też człowiekowi w jakiś sposób coś potwierdzić. Że w człowieku się mieli w ogóle coś długo. Człowiek nie potrafi zrobić kroku dalej, przychodzi prorok i mówi, wiesz, jest tak, tak i tak. No i wtedy wiesz już. Okej, no tak, ja zawsze tego pragnąłem. Jest tak też mówi Bóg. Dalej. Ewangelia Łukasza 12:56. Duch Święty mówi przez zjawiska w przyrodzie i w kosmosie. On mówi przez zjawiska. I na to trzeba być otwartym. Nie wolno się na to zamykać. Nie wolno też z tego zrobić punktu podstawowego, bo ja mówię te wszystkie rzeczy, o których mówię, to są już daleko, daleko później. A często są składową głosu Boga. Składową. Dalej. Księga Kaznodziei Salomona, czyli Kohelet 3:1. Duch Święty mówi przez ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. On mówi. Społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. Wielokrotnie jest to postawienie kropki nad i. Coś się wydarza. Prawda? Zaczynamy widzieć, że coś powstaje, co jest jakby informacją, że już taki czas się zaczął. Prawda? Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, 32:49. Duch Święty mówi przez życie Izraela. Tylko Piąta Mojżeszowa? Piąta Mojżeszowa 32:49. Duch Święty mówi przez życie Izraela. Już jest projekt na przykład świątyni. Takie teraz. To teraz patrzymy sobie, co się dzieje w Izraelu. Projekt świątyni teraz. Odbudowy świątyni. Wszystko gotowe. Już gotowe. No.
Już się witamy z Gąską. Co mówię? I życzę jej rejon. Odbudowa świątyni się zacznie Kongo, tak? Sam fakt powstania Izraela w 1949 roku zamknął nam pewien przedział i otworzył nowy przedział. Tak? Przyspieszenie, które nastąpiło w czasoprzestrzeni jest znaczne od tego okresu czasu. Bardzo znaczne. Jest, obserwujemy to i przyglądamy, jest to składowa. Kolejna składowa rzecz. I ostatnia rzecz, Ewangelia Jana 10:37-38. Duch Święty mówi przez znaki i cuda. Szeroko pojęte znaki i cuda. 10 Jana? 37-38. Dzięki. Kolejny element często układanki, który jest. Różnego rodzaju znaki i cuda, nadprzyrodzone zjawiska. Natomiast to wszystko są rzeczy, ja specjalnie w tej kolejności wam pokazuję, bo one mają tego rodzaju częstotliwość występowania. Niektórzy mówią, o, bo Bóg tutaj przemawia, bo kogoś uzdrowi, to się człowieku, to nasza nie kończy. Że Bóg przemawia. To czemu Bóg uzdrawia? Mówię raz, że Bóg nikogo nie uzdrawia, to primo. Tak? A sekundo, to jest to, proszę mnie, bo że na krzyżu Jezus umarł za wszystkie choroby, ponieważ Bóg, bo choroba to jest wynik grzechu. No to Bóg jest miłością. No. To ty rozumiesz, o co chodzi. Przecież Bóg nikogo nie uzdrawia, żeby ktoś w Niego uwierzył. No na litość Boską, no bez przesady. No. Kurczę, no człowiek. Wyobrażasz to sobie? Że Bóg uzdrawia, tak jakbyś człowieku komuś uratował życie i miał nadzieję, że On Cię pokocha. Tak, rzuciłeś się w wodę, wyciągnąłeś pływaka niedzielnego, rozumiesz, i ty myślisz, o, bo teraz będzie mnie kochał. Ja nie wiem, czy cię będzie kochał, bo może ona ma męża, może on ma żonę, ja nie wiem. To jest Bóg. Uratowałeś życie, dobrze, uratowałeś życie, ciesz się. Po prostu, o, podziękuj Bogu, że życie uratował komuś. To dobrze życie komuś uratować, nie? Na przykład, no fajnie. Więc to nie jest tak, że to są te główne rzeczy. Główna rzecz to jest wewnętrzne przekonanie i to musicie trenować. Rozwijać głęboką relację z Duchem Świętym. Nie ma opcji, że człowiek Boży nie słyszy Boga. Kiedy znamy ton głosu Boga, kiedy wiemy, że z miejsca dopiero stanięcia w marzeniu, w Bożym pragnieniu, tak? Otrzymujemy precyzyjne prowadzenie i rozumiemy, na czym ono polega, no to my jesteśmy nie do zagięcia, ludzie. No tylko trzeba chcieć w to iść. Nie wolno nam w lajtowy sposób podchodzić po prostu, o, bo ja tak mam. Nie, zweryfikuj, przeanalizuj, dociągnij, rozbuduj, rozumiesz? Bóg bardziej chce, żebyś go słyszał niż ty. Bóg tak bardzo tego chce, bo On kocha, tak bardzo kocha. Kocha tak, że się nie zdaje z tego sprawy. I zależy mu na tym, żeby nasze życie było mega, mega, mega precyzyjne. Żebyśmy nie chodzili, nie mieli problemów, nie mieli kłopotów, w ogóle nie mu zależy na tym. Normalny, dobry, zdrowy ojciec. Niczego nas nie uczy przez problemy, przez kłopoty. No kurczę. Nie tak się dzieci uczy. Rozumiecie? To tak to działa. I to trzeba rozwijać. I to nie pozostanie na drodze takiej, że my się dowiedzieliśmy teraz. Jak ja się dowiedziałem o wewnętrznym przekonaniu, powiem wam, ja w pewnym sensie to przysiadłem na podwoju. No. Mówię, okej. Jakże ode mnie bardzo zależy to, Panie. Ja się muszę dostroić. Arturek się ma dostroić. To mój zasmarkany obowiązek, dostroić się do fali Bożej. Bóg to nie jest koleżka mój, co się dostroi do mnie. Bo ja mam w ogóle tę głowinę, nie robię porządku z duszą, to on będzie do mnie mówił, proszę ciebie, że wie, że chłopa to 16 będę dostawał przez łeb ciągle, mnie, taaa, bić kretyny. Wiesz, co robić?
co się marzy wielu chrześcijan. Ja w stanie naprawdę słyszałem taki, już ten Pan mi dał tą wolną wolę, już bym nie chciał mieć wolę. A co ty byś mówię chciał mieć? Jaka ty byś chciał mieć wolę? No żeby on mnie tak poprowadził. Nawet to ty więźniem chcesz być, więźniem, tak? Zależy ci na tym. To fajnie, bo cię klamki nie będziesz miał w środku. Rozumiesz, że klamki nie będziesz miał. Nie chcesz mieć klamki w środku? Ty jesteś nienormalny? Poprowadził? To tylko szaleństwo jakieś. To do wolności nas przed Chrystusie wprowadza i teraz z niewolników ma nas zrobić, tak? Albo mówić do nas jak jakieś imbecyli w ogóle. To miłosne wszystko. Miłosne. On ci szepcze do serca. Do serca szepcze. Jak nie słyszysz Boga, masz problem ze słyszeniem Boga. Rozumiesz? To znaczy, że to serce do serca nie dociśnięte. Czy to nie wierzy się mu w ogóle, wiecie o co chodzi? No. Taki człowiek jest. Tylko ja tak nie chcę, słuchajcie, naprawdę. Ja w swoim życiu postanowiłem, że tak nie będę miał. Ja nie mogę za kogoś odpowiadać. Wiecie, ja tego uczę, dlatego że sam tak żyję, nie? I naprawdę wiem, jakie ja odnoszę sukcesy w związku z tym. Oczywiście. Kawał społeczeństwa uważa, że jestem pyszny i że posiadają wszystkie rozumy. A prawdą jest to, że ja naprawdę tego Boga słyszałem. Że on mnie prowadzi. Bo ja często ludzie mówię, ty, mówię, no cholera, no weź spójrz na moje życie, na swoje. No ja nie mam problemów, no ty masz ciągle problem za problemem. Ciągle problem cię ściga. Ciągle jesteś, kurczę, jakiś nieszczęśliwy. No. Ciągle, wiesz, no spójrz na mnie, ja jestem szczęśliwy. Kurczę, od 2001 roku się nie poskarżyłem na nic. Nikomu. Łącznie z Bogiem. Mówię, rozumiesz, że to kaman? A ty ciągle się zastanawiasz, że białe jest białe, a czarne czarne. Ciągle masz dylemat. Ja nie mam dylematu. Ja wiem, co chcę. Naprawdę wiem, co chcę. To trudne jest dla ludzi, którzy tego nie mają. Że ty wstajesz rano i ty naprawdę w ogóle słyszysz Boga i ty wiesz, co masz zrobić i ty wiesz, jak masz żyć. Rozumiesz, o co chodzi. Ty nie masz ciągłych, pokrzanionych wątpliwości. Mam tu iść, czy mam tam iść, czy mam do tej pracy, czy do tamtej, czy z tym człowiekiem, czy z tamtym. Rozumiesz, o co chodzi. No nie masz tego. I On tego chce dla nas wszystkich, bo to dobry Ojciec. Tylko tu trzeba naprawdę przyjąć Jego metody działania. No to ta pokora właśnie, to pokora jest. No. Jego metody, jak on tak mówi, ja mówię, okej, to tak jest. Ja lubię fachowców, wiecie? Kiedyś ja się punktowałem przeciwko fachowcom, bo ja byłem niedowartościowany, to uważałem, że w ogóle ja każdemu fachowcowi muszę tutaj ustać przy każdym fachowcu i siebie też pokazać jako fachowca, chociaż nic nie potrafię. Ale ja to rozumiesz, o to chodzi, wiesz? Ja w cudzysłowie bym ustał koło Chińczyka, co 80 lat ryż sadzi i bym go uczył, jak się ryż sadzi. Dlaczego? To niedowartościowana dusza. Ja muszę coś tu dodać. Znacie takich ludzi, co zawsze muszą mieć ostatnie zdanie, muszą coś dodać, bo nie dodadzą, to się spalę. No, chore. Wiesz, nie? A teraz ja się przyglądam na fachowców. Jak do mnie mówi coś fachowiec, ja naprawdę uważnie słucham. Bo to są ludzie, którzy wiedzą, jak to się robi. Jak mi mówi, zacznij z tej strony, idź w tą stronę, to ja mówię, okej. Okay. Że Norbert robi dużo remontów u nas w domu, nie? Bo go prosiliśmy o to. On jest bardzo dobrym fachowcem. Bardzo dobrym. I ja w ogóle przyglądałem się, jak on robi. Ja potem powtarzałem po nim, wiecie? Ja potem powtarzam, mówię, o, ja nie robię już takich, wiesz, nie? Ja się nauczyłem. Na przykład nauczyłem się, że jak się wierci w płytkach PCV, to się w wiertarce udarnie. Okay. Bo się włączył udar, to pęknie płytka. Tak? To tak się nie robi. Się robi w określony sposób wszystko. I Bóg to fachowiec. Fachowiec. Jak on mówi tak. Ja będę do ciebie mówił przez wewnętrzne przekonanie najczęściej. Weź się za to. Okay? Kiedyś na judo chodziłem przez rok.
Sensei nasz uczył nas najpierw upadać i nas przekonywał, jak ważną rzeczą jest to, abyśmy dobrze upadali. I on uczył nas bardzo precyzyjnie upadków. Ja miałem go poko kartki, ja się nie zgadzałem z nim. Ja w ogóle coś tam, on mnie kazał upadać, a ja chodziłem i tam się, wiesz, szarpałem, coś tam robiłem, w ogóle sobie jeszcze na boku, wiesz, on mówi do mnie, Artur, upadamy, tylko bardzo spokojny człowiek. Miał czarny pas, był bardzo spokojnym człowiekiem. Przybiegał sobie 17 km na nasz trening, na tego rozgrzewki. Z domu z Ursynowa wybiegał i przybiegał na Karową. Sobie, nie? Ale ja się z nim, a ja pyskowałem, nie? Mówił, Artur, jak nie będziesz umiał precyzyjnie upadać, to cię połamią. A uczę cię upadać. To było monotonne, to było nieprzyjemne. Mistrz w ogóle judo uczył mnie upadać. Rozumiecie, o co chodzi? Ja miałem wtedy chyba, nie pamiętam ile to ja miałem lat, 16, wiesz, tutaj judo wielki, tak? Potem zobaczyłem, że tak się zachowuje mnóstwo chrześcijan. Jak Bóg mówi, ucz się mojego głosu. Ja mówię przez wewnętrzne przekonanie, wycisz się, uspokój się, nie biegnij, wyhamuj, nie spiesz, gdzie się spieszysz? Cichutko bądź. Rozumiem. Ucz się zasad, które kierują tym wszystkim, bo ja zawsze taki będę. Będę się poruszał po twoich pragnieniach, będę cię poruszał do tego, abyś marzył, ty będziesz mnie czasem gromił, będziesz myślał, że to diabeł do ciebie przychodzi, że cię do świata ciągnie. Rozumiesz, o co chodzi? Że to takie mało duchowe, a tu ja będę. A potem będę cię precyzyjnie prowadził, jak się już upamiętasz i staniesz w tym pragnieniu. I będziesz odnosił sukces, bo cię kocham. Dlatego tak cię uczę. Rozumiecie? Amen. Przyjaciele.